Who you with that cosmic debris? Oh, brother. Cześć, śmieć z tej strony. Słuchajcie, e, dzisiaj bardzo szczególny dzień, bardzo szczególny filmik na moim kanale. E, dlatego, że po raz pierwszy, mam nadzieję, że to będzie słychać. Przede wszystkim, że to już słychać, bo ja muszę Wam powiedzieć, że ja już to słyszę. <laughs> Dzisiaj przede wszystkim film nakręcony sprzętem starym sprzętem wideo starym, czyli moim wysłużonym, poobijanym, porysowanym iPadem. Ale yy, za pomocą nowego mikrofonu nagrywam dźwięk. Dzięki waszemu wsparciu yy, wsparciu kanału, temu Paypalowemu wsparciu. Spiąłem się, dołożyłem i zgodnie z obietnicą, że nie przeznaczę tego wszystkiego na zabawę i imprezy dzikie i tak dalej, sprawiłem sobie, nam, Wam mikrofon. Mikrofonik jest klawy, pokażę go, mogą być zmiany w głośności. Tak to wygląda. Mikrofon firmy RODE mam nadzieję, że będzie jakoś to wszystko pięknie słychać. Na razie w tym filmie być może mm, nie będzie tak wypasionie, nie będzie wypasionego ciepłego, radio, ciepło, ciepłego radiowego głosu, dlatego, że jeszcze nie nauczyłem się dobrze ustawić tego mikrofonu, włączyłem go praktycznie przed chwilą po raz pierwszy do iPada, podłączyłem i tak to wygląda. Mam nadzieję, że w każdym razie, że dzięki temu będę bardziej zrozumiały że poprawi się jakość, przynajmniej ta dźwiękowa filmików, które dla was będę robił. To jest taki krótki, że tak powiem, vlog. Przerwa świąteczna się skończyła. Jutro co prawda kolejny dzień wolny, ale wreszcie czekałem powiem Wam na to, że było ciekawie, że zamówiłem ten mikrofon. W sklepie muzycznym w Poznaniu, po mm, okazyjnej bardzo cenie w stosunku do cen, które były dyktowane przez mm, innych sprzedawców w internecie. No, ale wczoraj akurat byłem w Warszawie na mieście, wszedłem sobie do jednego ze sklepów muzycznych. Patrzę, zobaczyłem, że są takie mikrofony. No, w cenie słuchajcie, stówę praktycznie wyższe od 100 zł droższe niż ten, który ja zamówiłem. Spytałem się o cenę, właśnie. Gościu mi powiedział, a ja mówię, o szkurna. gościu do mnie, no co pan się pyta? Ja mówię, bo ja zamówiłem taki mikrofon, ale czekam na przesyłkę, właśnie. Myślałem tego, a za ile pan zamówił? No to ja, ja mu powiedziałem, że to była z mała stuwa niżej. Na gościu, ja jestem gotowy panu za tyle sprzedać. Także wracając do tematu, bo miałem małą przerwę, bo przed chwilą odwiedził mnie przedstawiciel Poczty Polskiej. W każdym razie. Yy, Stwierdziłem, że nie będę czekał, wezmę e, ten mikrofon w tym sklepie i okazało się, że dobrze, bo wczoraj, w dniu wczorajszym zadzwonili do mnie z Poznania, powiedzieli, już zamawiamy ten mikrofon, będzie za, za 2-3 dni u nas, a potem u pana. No to jak e, kury na maciu, to ja rezygnuję z zamówienia. Także słuchajcie, e, dzięki 13 osobom, które się e, zdecydowały wesprzeć, rozwój kanału. Dzięki tym 13 osobom y, udało się y, to spowodowało przede wszystkim to, że się spiąłem, tak jak mówię, bo y, no jednak to nie jest y, kupowany na bazarku chiński mikrofon i udało się y, zrealizować plan dotyczący jakości nagrywania. Tak jak mówię, popracuję jeszcze nad tym, żeby ten mikrofon dobrze ustawić, żeby nauczyć się go obsługiwać, żeby to lepiej wszystko pięknie grało i mam nadzieję, że będzie to dobrze współgrało z tym, że planuję, tak jak być może pamiętacie tworzyć coś takiego bardziej, znaczy bardziej, no nie tylko bardziej, ale więcej mówić, a mniej pokazywać gęby swojej, oczywiście gęba też będzie, bo musi być, żebyście widzieli jak się człowiek starzeje jak czas upływa ale chodzi o to, że będę więcej starał się różnych grafik wrzucać zdjęcie, jeżeli tym bardziej, jeżeli będę mówił na przykład na tematy historyczne. No i z tego co wiem, to dźwięk jest ważny dla tych, którzy słuchają moich vlogów wyłącznie w wersji audio, a tacy też są i dosyć spora grupa nawet. Także widzicie, efekty są. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie pięknie się rozwijać. No i zaczynamy nowy rok. Vlogowy, tak zwany. Chociaż kurna, jak ja nie lubię tej nazwy vlogi. Jak to nazwać? No dobra, jedziemy z zagadnieniem. Jutro dzień wolny. Do zobaczenia w dniu dzisiejszym. Na you jive?